Witajcie na kanale wideotesty.pl. Nazywam się Paweł, a oto kolejny odcinek z naszej serii Grania na telefonie. Dzisiaj pokażę Wam grę Prince of Persia Warrior Within. Jest to wydanie specjalnie na telefony Apple z okazji premiery filmu, jak i gry Forgotten Sons. Posiadacze i urządzeń doczekali się aktualizacji w postaci takiej, że mogą zagrać sobie w drugą część z serii trylogii na telefonie. Ja jestem bardzo wielkim fanem tej serii, dlatego nie mogłem przyjść obojętnie wobec tego tytułu. Już troszeczkę sobie w ten tytuł pograłem, dość długo. Pokażę Wam teraz poziom ogrody i jest to przeszłość. Jak widzimy, jest to remake komputerowej wersji. Niestety mogę tu troszeczkę lamić, ze względu na to, że sterowanie nie jest zbyt sprzyjające nagrywaniu i komentowaniu oraz pokazywaniu wszystkiego, co się dzieje na ekranie. Tak więc mamy tu specjalne pady pozwalające chodzić, coś na zasadzie takich wirtualnych przycisków. To akurat poruszanie się księciem jest bardzo fajne. Mamy też oczywiście możliwość atakowania, blokowania, skoku oraz jeżeli mamy na przykład możliwość zdobycia drugiego miecza albo toporka, możemy oczywiście nim walczyć, jak i też go oczywiście wyrzucić. Jest też dostępny widok z pierwszej osoby, jeżeli chcemy coś zobaczyć i się porozglądać. No i mamy też oczywiście możliwość cofania czasu, jak i zwolniania. No dobrze, chodźmy dalej. Można zauważyć, że ta wersja jest też okrojona, ponieważ telefony nie są tak dobre jak komputery i muszę Wam powiedzieć, że jak zobaczyłem na przykład, jak wygląda ten FTP na komputerze, to jest o wiele bardziej rozbudowany pod względem detali. Tutaj niestety telefony nie są zbyt dobre możliwościami, choć pomimo są naprawdę spore. To niestety nie ma możliwości ustawienia wysokich detali. Jednak gra jest naprawdę bardzo przyjemna i gra się w nią bardzo dobrze. Jest też dość płynna, ale widzicie, książę nie chce mnie słuchać. Musimy przesunąć się wajchę, żeby nam się otworzyły drzwi. Okej, udało się po wielkich trudach. No, ale tak się nie miałeś zachować, książę. Skakuj tutaj. No i będziemy mieli teraz potyczkę z pierwszym przeciwnikiem. Walka też jest naprawdę wiernie odwzorowana. Jak już wspominałem wcześniej, jest to remake, więc nic pod tym względem nie zostało zmienione. Teraz na przykład wyrzucę tą broń i wezmę sobie przeciwnika. Nie wyrzucił, książę. O, teraz weźmy sobie ten mieczyk i chodźmy dalej. Gra też pokazuje nam przy pomocy takich strzałek, co mamy robić w danym momencie. W komputerowej wersji tego nie było, tak więc musieliśmy sami do tego dochodzić. To jest na szczęście wersja troszeczkę łatwiejsza. Jeżeli komuś poziom trudności nie odpowiada, zawsze może ustawić na wyższy. Jednak sterowanie jest naprawdę wielce odmienne od tego, co przyzwyczaiło mnie granie na komputerze. Teraz tutaj oddałem zły skok, muszę cofnąć czas. No ale popatrzcie, widoki mamy też nawet całkiem ładne, jak na wersję na telefon.
Sterowanie też nie jest najgorsze, jednak jak się gra i jeszcze jednocześnie nagrywa, to niestety nie należy to do najprzyjemniejszych. Jednak jak się gra samemu, to muszę powiedzieć, że całkiem przyjemnie się to wszystko gra. Teraz będziemy mieli dość trudny moment, ponieważ musimy przebiec po ścianie i jednocześnie złapać się tego drążka. Udało się. Oczywiście mamy możliwość włączenia takiego samouczka. Ja go wyłączyłem ze względu na to, że grę dość dobrze znam i nie muszę sobie przypominać, co trzeba zrobić. Teraz mamy tu takiego większego przeciwnika, raczej trudniejszego, ponieważ on pojawia się w różnych miejscach, jeżeli go pokonamy. On na przykład teraz ten przeciwnik pojawi się na górze. Otworzyliśmy drzwi. I teraz możemy zejść na dół. Tylko z tego, co ja tu pamiętam, to jest chyba na czas, tak więc trzeba się tutaj pospieszyć. Albo i nie. A tam się teraz pojawił, dobra. Pamiętam, że gdzieś na górze, ale nie wiedziałem akurat gdzie. Teraz musimy się dostać tutaj. Aha, już wiem. Nie po czym je tutaj schodziliśmy. Spadłem. Niestety nie mam już piasku, więc nie mogę przywrócić czasu ani go spowolnić. Cyk. Dobrze, doskoczył. Coś mi się tutaj nie spodobało. Dlaczego on tak szybko umarł? Dźwięki te są całkiem dobrze przystosowane. Muszę powiedzieć, że nawet są troszeczkę lepsze niż wersji na komputer. Chyba były nagrywane ponownie, albo jakoś tam przy pomocy komputerów modyfikowane i ulepszane. Teraz mamy ten taki bloczek, który musimy ustawić właśnie na ten przycisk. No już z tym przeciwnikiem nie będę walczył. Tylko idę do przodu. I mamy kolejną wajchę. No i cutscenka. Są też rzeczywiście filmiki, jak było to na komputerze czy na konsolach. No i dobrze, to tak właśnie prezentuje się gra Prince of Persia. Jest to bardzo udany remake, muszę przyznać. Pomimo, że grafika jest troszeczkę gorsza, jednak gra się ją całkiem przyjemnie. Sterowanie też jest dostosowane dość dobrze, jak na telefony i tablety. Mamy możliwość wyboru poziomu trudności. Ja gram na najłatwiejszym, ponieważ gra mi się wtedy tak całkiem przyjemnie, nie muszę się męczyć. Rzadko ginę, więc o to chodzi, żeby rozgrywka była dość płynna. Mamy także możliwość tutaj achievementów, jednak są to achievementy z Gamelofta, więc musimy się tam zalogować. Niestety jest troszeczkę gorszy to system niż na przykład Game Center. Jednak też sprawuje się bardzo dobrze. Możemy oczywiście też zaczynać nową grę. Jeżeli chyba też przejdziemy całą, to będziemy mogli też wybrać konkretny etap. Jest też dużo znajdziek w postaci skrzynek. Niestety nie dają tutaj one możliwości artworków, jak było to w komputerowej wersji. Tylko po prostu przywracają nam pełen
pełne zdrowie oraz dodają nam wszystkie paski, wszystkie zbiorniki z pieskami. Dobrze, to dziękuję Wam za uwagę. Zobaczyliśmy sobie grę Prince of Persia Warrior Within na iPhone'a. Gra jest do kupienia w sklepie App Store. Nie pamiętam teraz jej ceny, ale nie jest zbyt kosztowna, więc każdy może sobie pozwolić. A gra jest naprawdę bardzo dobra. Polecam. Trzymajcie się, cześć.